Jak mogą Państwo zobaczyć na ekranie, bardzo niedawno, bo 23 kwietnia, Główny Inspektorat Sanitarny, czyli GIS, wydał ostrzeżenie, w którym poinformował o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w kilku partiach Mąki Migdałowej pochodzącej od jednego z producentów. Z kolei rok wcześniej Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w partii popcornu. I tu jako ciekawostkę dodam, że dotyczyło to produktu z certyfikatem rolnictwa ekologicznego, co tylko dowodzi, że również i produkty bio nie są wolne od różnego rodzaju zanieczyszczeń, wbrew temu co niektóre osoby uważają. Jeszcze inny przykład sprzed roku to z kolei zanieczyszczona partia pistacji i w dodatku również był to produkt bio. Żywność to źródło cennych składników pokarmowych, dzięki którym nasz organizm może funkcjonować. Ale niekiedy, a właściwie coraz częściej w produktach pojawiają się substancje szkodliwe, które znajdują się na zupełnie przeciwnym biegunie do związków odżywczych i mogą zniszczyć nasze zdrowie. I dziś naświetlę Państwu temat takich niebezpiecznych substancji w żywności, jakimi są właśnie aflatoksyny, oraz powiem, jak zmniejszyć narażenie na te związki. Aflatoksyny to toksyczne substancje, które są produkowane przez kilka gatunków grzybów pleśniowych, w tym przez pleśnie, tak jak Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Wspomniane gatunki pleśni rozwijają się głównie w regionach tropikalnych i subtropikalnych, ponieważ to właśnie tam panują doskonałe warunki do ich wzrostu, czyli wysoka temperatura i duża wilgotność. Niemniej również i w naszym klimacie radzą sobie one nie najgorzej i mogą nam narzać się w żywności. A do tego należy dodać fakt, że wiele produktów, które spożywamy na co dzień, sprowadza się z krajów, w których panują optymalne warunki do życia tych chorobotwórczych drobnoustrojów. Jak się okazuje, aflatoksyny przez nie produkowane są wyjątkowo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Zanim jednak przejdę do omówienia skutków zdrowotnych związanych z narażeniem na aflatoksyny, to na chwilę chciałbym cofnąć się ponad 60 lat wstecz. A mianowicie na toksyczność aflatoksyn zwrócono uwagę dopiero w latach 60. XX wieku, kiedy to w Anglii doszło do tzw. choroby indyczej X. Ponad 100 tysięcy indyków zginęło po spożyciu paszy zawierającej zanieczyszczone aflatoksynami orzeszki ziemne pochodzące z Brazylii i Peru. Wkrótce po tym zdarzeniu podobne przypadki masowego zatrucia zwierząt hodowlanych zostały zgłoszone w innych częściach świata. Po zidentyfikowaniu przyczyny śmierci zwierząt, badacze z całego świata przeprowadzili intensywne badania, które doprowadziły do izolacji i identyfikacji właśnie aflatoksyn jako związków chemicznych produkowanych przez pleśnię z rodzaju Aspergillus, w tym potwierdzili oni, że substancje te są wyjątkowo szkodliwe również i dla ludzi. Teraz chciałbym krótko powiedzieć Państwu, na czym polega toksyczność aflatoksyn. I od razu podkreślę, że według literatury fachowej na całym świecie przeszło 4 miliardy ludzi jest narażonych na niebezpieczne stężenia tych związków. Co prawda, tak jak częściowo wspomniałem, problem ten dotyczy głównie mieszkańców państw leżących na obszarach tropikalnych i subtropikalnych, to również i niestety nas może on dotknąć. To, o czym należy przede wszystkim wiedzieć, to to, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała jedną z aflatoksyn, konkretnie aflatoksyny B1, do grupy związków rakotwórczych dla ludzi. Z uwagi na fakt, że po spożyciu aflatoksyny są metabolizowane przez wątrobę, to właśnie ten narząd jest szczególnie narażony na ich toksyczne działanie. Dla przykładu analiza pięciu badań naukowych z 2020 roku dowiodła, że osoby, które są przewlekle eksponowane na wspomniane związki, mają nawet czterokrotnie wyższe ryzyko zachorowania na marskość wątroby. Co prawda dotychczas badacze jednoznacznie nie wykazali, dlaczego tak się dzieje, niemniej sugerują oni, że odpowiedzialny za taki stan rzeczy jest stres oksydacyjny wywołany przez aflatoksyny. Mówiąc zaś bardziej prostym językiem, gdy aflatoksyny dostaną się do wątroby, to podczas ich rozkładu dochodzi do powstania szkodliwych dla zdrowia wolnych rodników, czyli wysoce reaktywnych cząsteczek, które bezpośrednio uszkadzają komórki, tkanki, białka i materiał genetyczny w naszym ciele. Jak się jednak okazuje, rozwój marskości wątroby to nie jedyny problem, którego można spodziewać się po kontakcie z aflatoksynami. Tak jak już wspominałem, aflatoksyn to substancje rakotwórcze. I już przeszło 10 lat temu naukowcy opublikowali pracę, w której udowodnili, że u osób narażonych na działanie aflatoksyn ryzyko wystąpienia raka wątroby jest bagatela ponad 6-krotnie wyższe w porównaniu do osób, które nie mają kontaktu z tymi toksynami. W jednej z publikacji naukowych znalazłem informację, że przeszło 150 tysięcy przypadków zachorowania na raka wątroby rocznie na całym świecie jest spowodowanych narażeniem właśnie na aflatoksyny. Wobec tych informacji aflatoksyny znajdują się na samym szczycie, jeśli chodzi o najbardziej toksyczne substancje względem naszej wątroby. Zostawiając już wątrobę, muszę powiedzieć też o tym, że aflatoksyny są również niebezpieczne dla układu nerwowego, ponieważ wykazują one działanie neurotoksyczne. Nie wdając się w biochemiczne szczegóły, mogę powiedzieć, że aflatoksyny mogą powodować przewlekły stan zapalny w mózgu, który tworzy idealne podłoże do powstawania zmian degeneracyjnych w układzie nerwowym, w tym rozwoju m.in. choroby Parkinsona. Ponadto substancje te mogą również uszkadzać barierę krew mózg, co sprzyja przedostawaniu się do mózgu innych substancji szkodliwych, nasilających w nim procesy chorobowe. No i cegiełkę do tego wszystkiego dokłada stres oksydacyjny wywołany przez te cząsteczki, o którym przed chwilą wspominałem. W temacie szkodliwości aflatoksyn warto powiedzieć również o tym, że mają one negatywny wpływ na układ oddechowy. Zdaniem ekspertów wspomniane toksyny nasilają różnego rodzaju objawy alergiczne, w tym m.in. astmę oskrzelową, nieżyt nosa czy zmiany skórne. Uważają oni bowiem, że u osób, które mają kontakt z aflatoksynami, dochodzi do naderaktywności układu odpornościowego na alergeny wziewne. Jak zatem mieli okazję się Państwo przekonać, aflatoksyny to wyjątkowo niebezpieczne dla nas związki i jak najbardziej powinniśmy zadbać o to, aby ich unikać, o czym za chwilę powiem więcej. Zanim jednak powiem o sposobach na uchronienie się przed aflatoksynami, to najpierw jeszcze wyjaśnię, w jakich produktach możemy najczęściej je spotkać. Otóż pleśnie wytwarzające te toksyny upodobały sobie przede wszystkim produkty takie jak orzechy, w tym głównie orzeszki ziemne, inaczej arachidowe, pistacje, a także suszone owoce, w tym m.in. rodzynki, figi i daktyle, przyprawy, różnego rodzaju ziarna i pestki, kukurydzę oraz pszenicę. To właśnie w odniesieniu do tych produktów powinniśmy podjąć szereg praktyk, które pozwolą zminimalizować narażenie na aflatoksyny. Skoro już wiadomo, jakim produktom warto bardziej się przyjrzeć, to teraz podzielę się z Państwem kilkoma wskazówkami, co zrobić, aby zminimalizować ryzyko zdrowotne związane z potencjalną obecnością aflatoksyn. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, po jakie produkty sięgamy. Dla przykładu, jeśli zakupione przez nas orzechy, suszone owoce, ziarna czy pestki mają podejrzany wygląd, w tym widoczne są liczne przebarwienia lub mają one stęchły zapach, to uważam za jak najbardziej zasadne, aby się ich pozbyć przy czym jednocześnie chciałbym podkreślić, że jeśli nawet na przykład kilkanaście sztuk z całego opakowania wydaje nam się podejrzane, to wówczas dobrze jest wyrzucić całą paczkę. Bowiem w takim przypadku nawet te wyglądające na zdrowe orzechy czy suszone owoce mogą być skażone aflatoksynami. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ obecność aflatoksyn niestety bardzo często nie jest widoczna gołym okiem. Stąd, tak jak powiedziałem, jeśli jednak zauważymy pewne oznaki zepsucia, to lepiej się pozbyć całego takiego produktu. Jeśli chodzi jeszcze o zakup suszonych owoców, nasion czy orzechów, to proponuję, aby sięgać po produkty paczkowane. Są one zwykle pakowane w atmosferze ochronnej, która minimalizuje ryzyko namnażania się chorobotwórczych pleśni. Przyznam, że osobiście nigdy nie sięgam po tego typu produkty, które są sprzedawane luzem na wagę. Szczególnie mowa tu o orzechach czy suszonych owocach sprzedawanych na różnych targach. Gdy już zaś wybierzemy produkt paczkowany, to warto też sprawdzić stan opakowania, czy jest ono na pewno szczelne. To, co jeszcze możemy zrobić, aby ustrzec się przed aflatoksynami, to przestrzeganie dat ważności zakupionych przez nas produktów. Myślę, że wielu z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że termin przydatności do spożycia nie jest ustalany przypadkowo. Niekiedy, choć podkreślam, że nie w każdym przypadku, spożycie niektórych produktów po upływie terminu ważności może skutkować zatruciem pokarmowym, w tym przedostawaniem się właśnie różnych substancji szkodliwych do naszego organizmu. W kontekście zapobiegania nam się pleśni produkujących aflatoksyny, nie bez znaczenia jest również zapewnienie właściwych warunków przechowywania wspomnianych przeze mnie produktów. Tak jak już wcześniej powiedziałem, grzyby pleśniowe najlepiej czują się w nieco wyższej temperaturze, bo w około 25 stopniach Celsjusza i podwyższonej wilgotności. Z tego też względu produkty będące potencjalnym nośnikiem aflatoksyn, takie jak orzechy, suszone owoce czy mąka, najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. No i oczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie ich w szczelnych, hermetycznych pojemnikach. Aby zminimalizować narażenie na aflatoksyny, dobrą praktyką jest również utrzymywanie w czystości powierzchni, w których przechowujemy wymienione przeze mnie produkty. Jeśli zaś mamy tendencję do robienia różnych zapasów i długotrwałego przechowywania żywności, to należy regularnie kontrolować te produkty pod kątem oznak pleśnienia, takich jak pojawienie się przebarwień i stęchły zapach. Przy czym najlepiej jest w ogóle nie robić dużych zapasów. Jeśli chodzi o toksyczne działania aflatoksyn, to należy mieć świadomość, że problem ten dotyczy szczególnie sytuacji, gdy jesteśmy długotrwale na nie narażeni. Spożycie od czasu do czasu produktu zawierającego aflatoksyny nie powinno spowodować poważnych problemów zdrowotnych. Bardzo rzadko też zdarza się, aby doszło do ostrego zatrucia wywołanego dostarczaniem jednorazowo wysokiej dawki tych toksyn. Największym problemem jest właśnie regularne ich spożywanie w niewielkich ilościach, ale przez długi czas. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest to, o czym mówię w wielu swoich filmach, a mianowicie, aby zadbać o jak największą różnorodność diety. Dla przykładu, jeśli lubimy orzechy, to dobrze jest włączać do diety różne ich rodzaje, czyli na przykład przez kilka dni jemy orzechy włoskie, innym zaś razem orzechy brazylijskie, a jeszcze kiedy indziej pistacje. W ten sposób minimalizujemy ryzyko narażenia się na aflatoksyny, bo istnieje bardzo małe ryzyko, że akurat w tych kilku rodzajach orzechów będą obecne te substancje. Jeśli jednak upodobamy sobie tylko jeden rodzaj orzechów, tym bardziej od jednego producenta i będziemy spożywali regularnie tylko je, a okaże się, że są skażone aflatoksynami, to wówczas stajemy się o wiele bardziej zagrożeni. I taka sytuacja jest bardziej prawdopodobna, aniżeli byśmy sięgali po różne gatunki orzechów. Przy czym oczywiście zasada ta dotyczy nie tylko orzechów, ale również innych produktów, które dzisiaj wymieniłem. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Spodziewam się, że wysłuchując dzisiejszego materiału, część z Państwa zaczęła się zastanawiać, czy występowanie aflatoksyn w żywności to realne zagrożenie, czy może to jednak temat nieco nadmuchany. Otóż przede wszystkim należy wiedzieć, że żywność trafiająca na rynek, szczególnie ten europejski, jest poddawana różnym badaniom, w tym właśnie o znaczeniu poziomu aflatoksyn. Co więcej, istnieją uregulowania prawne dotyczące maksymalnej dopuszczalnej zawartości aflatoksyn w poszczególnych produktach spożywczych. I cały ten system w pewnym stopniu chroni nas przed skażoną żywnością. Niemniej trzeba sobie uświadomić, że nie jest on doskonały, bo nie ma możliwości, aby przebadać każdą partię wyprodukowanego produktu. W jednej z polskich prac naukowych znalazłem informację, że na przykład w przypadku pistacji około 37% analizowanych próbek było zanieczyszczonych aflatoksynami. Z kolei jeśli chodzi o orzechy laskowe, to nawet 93% próbek zawierało aflatoksyny. Przy czym znaczenie ma tu przede wszystkim stężenie aflatoksyn, a nie sama ich obecność. I jak dowodzi publikacja na którą się powołuje, najwyższe poziomy aflatoksyn stwierdzono w przypadku orzechów arachidowych, o których mówiłem na początku filmu. Problem, o którym mowa dotyczy też oczywiście innych kategorii produktów, w tym przypraw czy owoców suszonych. W mojej ocenie nie jest w pełni znana skala zagrożenia Niemniej na pewno zagrożenie to istnieje. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować ze spożywania wymienionych produktów, w tym szczególnie orzechów czy przypraw. Dobrze jest po prostu praktykować zalecenia, którymi podzieliłem się z Państwem we wcześniejszej części filmu. Biorąc więc te wszystkie informacje pod uwagę, uważam, że tematu obecności aflatoksyn w żywności nie powinniśmy bagatelizować. Jednocześnie moją intencją nie jest zniechęcenie państwa do sięgania po wymienione przeze mnie produkty, wręcz zachęcam, aby znalazły się one w naszym jadłospisie, niemniej z zachowaniem pewnych zasad, o których powiedziałem. Zapewne część osób zastanawia się również czy poprzez poddawanie wspomnianych produktów obróbce termicznej możemy pozbyć się szkodliwych aflatoksyn. Tu niestety nie mam zbyt dobrych wiadomości, ponieważ aflatoksyny to substancje odporne na wiele różnych czynników fizykochemicznych, w tym również na podwyższoną temperaturę. Dla przykładu, w jednej z publikacji naukowych znalazłem informację, że gotowanie kukurydzy obniżyło poziom aflatoksyn o 28%. Myślę, że nie jest to w pełni zadowalający wynik. Z kolei w innej pracy jej autorzy napisali, że prażenie pistacji w temperaturze 90 stopni Celsjusza przez 30 minut spowodowało redukcję aflatoksyn zaledwie o kilkanaście procent. Dlatego też obróbki termicznej nie możemy traktować jako skutecznego sposobu na pozbycie się aflatoksyn. Do tego wszystkiego, o czym dziś już powiedziałem, chciałbym dopowiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. A mianowicie wspominałem, że szkodliwe działania aflatoksyn wynika między innymi z tego, że wywołują one stres oksydacyjny i stan zapalny w naszym ciele. I jak pokazuje wiele prac naukowych, pomocne mogą okazać się tu przeciwutleniacze, inaczej antyoksydanty, czyli substancje, które hamują te niebezpieczne procesy. Badacze jednoznacznie wskazują, że co prawda przeciwutleniacze nie mają zdolności do neutralizowania aflatoksyn, to mogą przeciwdziałać toksycznym skutkom ich działania, czyli działają one ochronnie na nasz organizm. Do przeciwutleniacze zaś zaliczamy składniki pokarmowe takie jak antocyjany, flavonoidy, karotenoidy, w tym beta-karoten, czyli kopen, a także witaminę C i E oraz wiele innych związków. Dlatego bardzo ważne jest, aby regularnie spożywać produkty bogate w te substancje. A są to przede wszystkim świeże warzywa i owoce, zioła, gorzka czekolada, herbata oraz kawa. Jeśli chcą Państwo nieco więcej posłuchać o przeciwutleniaczach i konkretnych produktach, które obfitują w te związki, to odnośnik do tego materiału pojawił się w górnym prawym rogu ekranu. A skoro już mowa o substancjach dla nas niebezpiecznych, w tym rakotwórczych, to korzystając ze sposobności chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia jeszcze materiału, w którym opowiadam o czynnikach, których należy unikać, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na wybrane nowotwory. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.